Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym mody ekokreatywnej. Dzisiejszy hol nazwałam basicowym, dlatego że dzisiaj, tym razem udało mi się kupić dużo właśnie takich basiców, rzeczy takich podstawowych, w podstawowych kolorach i rzeczy, które będą bazą do wielu innych stylizacji. No to zaczynam. No i kochani, dzisiaj zacznę od tego, co mam na sobie. To jest taka bardzo basicowa właśnie sukienka. Ta sukienka, którą mam na sobie, została zakupiona bodajże około 2 tygodnie temu, niecałe 2 tygodnie temu. Jest to bawełniana sukienka firmy Indiska. Jest to świetna firma naprawdę i jest to bardzo prosta sukienka, ale ma świetny krój. Ten krój powoduje, że nie dość, że figura jest wyszczuplona, ma bardzo dobrą wielkość dekoltu, rękawów, także w ogóle krój tej sukienki mnie zachwyca. Jest naprawdę świetny i jest bardzo praktyczny, można to nosić do pracy, można sobie po prostu tak na luzie nosić, zależnie od dodatków. Zobaczcie, z tyłu tej sukienki jest świetny taki wzór koronkowy. Ona jest troszeczkę jakby kopertowa właśnie z tyłu i ten element właśnie, który jest z tyłu, bardzo mi się podoba. Świetnie wygląda do związanych włosów, ja akurat mam rozpuszczone teraz. Ale będzie naprawdę fajnie się prezentował, jeżeli sobie zepniemy włosy w lecie. Zresztą tak jak teraz na przykład jest bardzo gorąco i żałuję, że tego nie zrobiłam. I pokażę Wam przy okazji tą sukienkę też w następnym programie o doborze kolorów. Szczególnie takich wyrazistych, mocnych barw, co jest teraz bardzo modne. A tymczasem zobaczcie, dobrałam do niej właśnie takie kontrastowe dodatki. Bardzo podoba mi się takie właśnie zestawienie granatu z czerwienią. No jest takie klasyczne, ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo tak soczyście i ładnie według mnie. Dobrałam takie folkowe czerwone korale, bransoletkę i pasek, który też kupiłam właśnie ostatnio, w tym tygodniu nawet, i kosztował kilka złotych, chyba około 6 zł. Jest to skórzany paseczek z takiego zamszu, także to nie jest sztuczne. Jest bardzo fajny, taka idealna grubość i bardzo dobry jest na mnie w pasie. Nie muszę go robić nowych dziurek, zwężać, więc jest super. Pokażę Wam jeszcze z jakimiś dodatkami za tydzień w programie, we vlogu. Tymczasem pokażę Wam następne rzeczy. Kilka gadżetów, które udało mi się upolować. Świetna torebka, zobaczcie, skórzana torebka w takim vintage'owym stylu. Ona wygląda troszkę jak taka torba na aparat fotograficzny. Jest bardzo mała, to jest troszeczkę wadą tej torebki. Z jednej strony fajnie, na imprezę na przykład, czy gdzieś, gdzie idziemy na chwilę, super sprawa. A niestety nie mieści się telefon, to znaczy telefon właściwie się mieści, ale wtedy torebka troszkę, o, poszerza się w tym miejscu. Żeby ją zapiąć, muszę troszeczkę ją rozszerzyć. Ale generalnie na portfel, jakąś szminkę, coś co bierzemy jakiegoś małego ze sobą, jest super i ma rewelacyjny żółty kolor. Również zobaczycie ją w stylizacjach w następnym vlogu. Także jestem bardzo zadowolona z tej torebki, jest bardzo oryginalna i ma świetną klamrę taką. Mam nadzieję, że będzie ją dobrze widać i bardzo fajną fakturę, właśnie troszkę taką vintage, jakby w takie prążki delikatne. No w każdym razie skóra, bardzo fajna torebka, kosztowała bodajże 15 zł, żebym nie pomyliła, ale chyba tak. Także jak na skórzaną torbę, super. No i następna rzecz to kostium kąpielowy. W zasadzie są to 2 osobne elementy, które osobno kupiłam i nawet w innym sklepie, o ile pamiętam. I od razu, żeby nie było, jeżeli kupuję kostiumy, to z metką, czyli jest to kostium całkowicie nowy. Majtki też były nowe, tutaj była taka naklejka plastikowa w odpowiednim miejscu, jeszcze ze sklepu, ale zdjęłam to, ponieważ to prałam, a akurat tutaj mi się udało wyprać z metką, bo to jest bardzo twarda metka. Jest to kostium firmy Oasis, świetna firma i naprawdę ten biustonosz jest przepiękny, w takie bardzo modne wzory teraz łączkowe na niebieskim tle, wygląda naprawdę świetnie. No nie pokażę się Wam teraz oczywiście w tym kostiumie, ale majtki też są bardzo fajne i też właśnie tak jak tutaj biustonosz mają wiązania z boku. I bardzo fajny kolor, który pasuje według mnie świetnie do tej góry, będzie tak fajnie kontrastowało to, no i nawiązuje kolorystycznie, także udało mi się to upolować. Biustonosz kosztował 8 zł, majtki chyba 6, więc no jak na kostium kąpielowy i to doskonałej jakości, mega tanio, także jestem dumna z tego zakupu. No i teraz przejdziemy do tych basiców. Kochani, pierwsza taka rzecz to spódniczka ala zamszowa, to nie jest zamsz, ale jest bardzo dobrej jakości materiał, udający zamsz, firmy Next. Kolejna rzecz też będzie właśnie z firmy Next, to jest też bardzo dobrej
firma, która produkuje dobrej jakości ciuchy. Jest to bardzo fajna mini spódniczka w takim kopertowym stylu z falbanką. Jest naprawdę bardzo fajnie dopasowana do figury. Zobaczycie ją na pewno też w jakichś stylizacjach, także pokażę się w niej w jakimś zestawie. Podoba mi się w niej to, że jest taka uniwersalna, do wszystkiego będzie pasować i do pasteli, i do jakichś kolorów wyrazistych, i do takich właśnie bardzo stonowanych rzeczy, do bieli będzie fajnie w lecie wyglądać. No i właśnie tutaj taki fajny, modny krój z wiązaniem z boku. Naprawdę nie tyle jakby sama ta spódnica, ale jej wygląd, jej uniwersalność są tutaj bardzo ważne. Za tą spódniczkę zapłaciłam 12 zł, także też bardzo dobra cena i będzie na pewno przydatna wiele sezonów, bo ma taki uniwersalny krój i kolor. No i kolejne basici. Tutaj pokażę Wam sweterek, który ostatnio już użyty został w stylizacjach pastelowych, ale nie pokazywałam go wcześniej w holu. To jest sweterek też właśnie firmy Next z wiskozy i poliestru, ale większość wiskozy. I tutaj mamy taki bardzo cieniutki, ażurowy sweterek. On ma takie tutaj jakby też ażurowe wstawki. Dosyć duży dekolt, także ja to noszę na jakiś podkoszulek. I jest naprawdę świetny. Jestem bardzo zadowolona z tego sweterka. Jest taki dłuższy do leggingsów. Na wakacje jest świetna sprawa. Zobaczcie sobie na załączonych stylizacjach, jak to się prezentuje. Bo akurat ten sweter, jak mówię, był już pokazywany. No i ten sweterek kosztował 13 zł. Także to wszystko jest w granicach akurat tutaj 10-12 zł. I kolejna rzecz to koszulka do biegania, bo zaczęłam ostatnio biegać i nie miałam za bardzo takich ciuchów do typowo sportowych. Mam dużo takich, ale bardzo uniwersalnych. A ta koszulka jest właśnie świetna, bo ma tutaj taki system oddychający. I to jest właśnie koszulka Energetic Body and Soul, rozmiar 36-38, jest na mnie idealna. Jest troszkę taka dłuższa z tyłu, więc do leggingsów świetna, zasłania to i owo z tyłu. I bardzo fajnie się w tym biega, bo już ją wypróbowałam po wypraniu. Piękny kolor według mnie, na lato właśnie świetny, świetny, bardzo mi się podoba. Kosztowała bardzo taniutko, to było jakieś 8 zł, coś w tym rodzaju. No i też, tak jak mówię, super taki podstawowy ciuch do sportu. No i kolejny basic. Kolejny basic to koszulka Cotton Candy. To jest rozmiar L. To jest taka biała, bawełniana, czysta bawełna. Koszuleczka dłuższa również. Fajna będzie właśnie też do leggingsów na lato. Taka sportowa trochę. Ale pokazywałam ją też w białych stylizacjach, właśnie związaną tutaj w pasie. Też świetnie się sprawdza. Ją się bardzo łatwo właśnie wiąże w taki węzeł i można ją wsadzić z przodu też do jeansów. Wygląda fajnie, no bo biel, wiadomo, w lecie zawsze będzie się sprawdzać i do wszystkiego będzie pasować. No i teraz pokażę Wam moją perełkę tych ostatnich zakupów. Bardzo niedrogie, bo około 10 zł shorty Ralph Polo Ralph Lauren. I to są takie właśnie też basicowe shorty z grubej bawełny. Bardzo porządna, taka naprawdę świetny materiał. I te shorty mają dobrą długość, bo taką do połowy uda, nie za krótkie, nie za długie. Troszkę gruby ten materiał, więc nie jest to na taki bardzo duży upał, ale właśnie do jakichś sportowych takich wycieczek, spacerów będzie świetne i bardzo dobrze leżą, są w bardzo wysokim stanie, z wąskim pasem, więc to się świetnie prezentuje na sylwetce. Pokażę się Wam również w tych shortach. No i super zdobycz moim zdaniem. Bardzo dobra firma, fajny, uniwersalny kolor, bo to jest taki ciemny granat. Też jestem zachwycona tymi spodenkami i ich jakością przede wszystkim. No i teraz jakieś takie rzeczy dodatkowe. Tutaj jest męska bluza, którą kupiłam dla Wiktora. Bardzo gruba bluza w takim vintage'owym stylu. Mnie się ona podoba, ma fajne połączenie koloru zielonego z czerwienią. Wygląda naprawdę fajnie, jak się włoży. Bardzo, bardzo dobrej jakości bluza, koszula, taka sportowa. Można ją nawet w zimie będzie używać, bo naprawdę ta bawełna jest porządna i gruba. Fajna rzecz, kosztowała 5 zł, nawet chyba nie, tak, to było na wyprzedaży, wszystko po 3 zł, więc około 3 zł ta koszula kosztowała. No i teraz coś sportowego znowu, taki podstawowy letni ciuszek do właśnie leggingsów, na wakacje, na luzie. Bluza zielona z takim pięknym, bardzo oryginalnym według mnie haftem. Tutaj jest takie oko, róże i no, taka fajna rzecz, moim zdaniem, ciekawy wzór.
bluza jest dla mnie dobra. Ma bardzo przyjemną bawełnę, taką milutką od środka, z takim jakby troszeczkę meszkiem, ale nie jest bardzo gruba, nie jest to taka zimowa bluza. Świetnie pasuje, mam takie zielone leginsy, więc naprawdę to będzie super sprawa. Pokażę się Wam również w następnym vlogu w tej bluzie. I bluza męska, jeszcze jedna, też bardzo dobrej jakości, też około 7 zł ona kosztowała, czy 8, tak, coś takiego. Taka zwykła, czarna, właśnie podstawowy ciuch taki sportowy na lato męski. Dobrej jakości bawełna z kapturem, rozpinana, więc świetna rzecz zamiast takiej kurtki, jeśli nie pada, będzie coś, co się bardzo dobrze sprawdzi na co dzień. I teraz pokażę Wam kilka par butów, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona. Pierwsza rzecz to buty Melisy Anglomania Vivienne Westwood. To są oryginalne takie butki silikonowe czy plastikowe, z takimi srebrnymi drobinkami w środku. Ja miałam już takie buty kiedyś i pokazywałam się w stylizacjach. One były podrabiane, bo to były jakieś z AliExpress buty robione na ten model dokładnie. No i powiem Wam, że były dosyć dobre, ale troszkę gorszej jakości jest ten plastik. Kiedyś miałam oryginały tak jak te, właśnie też z lumpeksu, za 8 zł i one były świetne, niestety zgubiłam w wodzie jeden but. No i teraz udało mi się kupić drugie, tylko już nie są cieliste, nie jest to taki róż, tylko one są białe, ale na stopie wyglądają naprawdę bardzo fajnie i one się świetnie sprawdzają na takie trochę kamieniste wybrzeża, na plażę, nad wodę. Można właśnie sobie chodzić po wodzie. Tutaj chyba ktoś wyciął dwa takie przęsełka, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, nawet fajnie to wygląda i nie uciska tutaj z przodu na stopie, a one się bardzo dobrze trzymają, to jest rozmiar 36 lub chyba 37, bo są na mnie dobre, ale takie bardzo, bardzo dopasowane, więc już nie mogłyby być absolutnie mniejsze. Ale przy takich butach pamiętajmy, że ważne jest właśnie, żeby one były dopasowane, inaczej będą nam spadać, jeszcze jak stopa w wodzie się trochę obkurczy, to taki but, tak jak mi się to przydarzyło, może nam po prostu się zsunąć i odpłynąć. Ale super, zobaczcie, tutaj jest logo i zauważyłam, jaka jest różnica właśnie między tymi podrobionymi, a tymi oryginalnymi bucikami. Tutaj ta podeszwa jest jakby tak trwale farbowana na złoty kolor i ten napis Vivienne Westwood Anglomania jest wytłoczony, a nie namalowany, tak jak było w tych nieoryginalnych butach. Także zwróćcie na to uwagę, jeśli byście kupowali takie buty, czy to właśnie jest tutaj dobrej jakości, czy to się nie wytrze po jednym dniu noszenia, tak jak mi się stało z tymi podróbkami. Aczkolwiek powiem Wam, że wyglądowo one były identyczne. Także jeśli chodzi Wam tylko o wygląd, to równie dobrze sprawdzą się te podrobione właśnie. No i teraz następne buty. To są klapki, które kupiłam dla mojej mamy, bo to jest rozmiar 35, więc na mnie o dwa numery za mały. Przesuper klapki Lasockiego ze skóry, całkowicie skórzane, na takim fajnym koturnie. I tutaj mają takie urocze kokardki z przodu. Tutaj też jest wszystko skórka, z tego co tu widzę. Jest zresztą nawet napisane Vera Pelle, czy Pelle, nie wiem jak to się czyta. I tutaj mamy jeszcze takie jakby ala półszlachetne kamienie, takie wstaweczki beżowe. Myślę, że to będą świetne buty właśnie na wakacje dla mojej mamy, do takich bardziej miejskich stylizacji. Myślę, że jej się spodobają, to są, myślę, w jej stylu buty właśnie. No i ostatnia dzisiaj rzecz to będą buty do biegania, tym razem rozmiar męski. Kupiłam je dla Wiktora, natomiast myślę, że z powodu kolorystyki tych butów mogą to być buty damskie, ale to jest bardzo duży rozmiar, 41. No więc na dwoje babka wróżyła, jak to mówią, ale jemu to zupełnie nie przeszkadza, nawet podobają mu się te kolory, jest dużo czarnego i to są świetne buty Nike, takie ażurowe tutaj, więc na lato do biegania idealne, bo tutaj w zasadzie jest sama siateczka i to się będzie fajnie sprawdzało, są takie dziurki jeszcze naokoło w tym materiale, który jest w środku, świetne, naprawdę super buty, one były dosyć drogie, bo 40 zł za nie zapłaciliśmy i to już była jakaś tam lekka przecena, więc to były naprawdę dosyć drogie buty, ale są w bardzo dobrym stanie. Oczywiście zostały wyprane w pralce, jeszcze dodatkowo wyszorowane ręcznie, zdezynfekowane, żeby jednak, no bo to jednak buty do biegania, czyli miały na pewno, były dosyć intensywnie użytkowane, mimo świetnego stanu. No ale jestem bardzo zadowolona, bo 40 zł na takie markowe buty do biegania, świetnymi systemami, no to jest
naprawdę bardzo, bardzo dobra okazja moim zdaniem. Szczególnie, że buty takie rzadko znajduje się w dobrym stanie używane. Raczej zazwyczaj to już są takie rozklapane wraki. Mam nadzieję, że moje zakupy się Wam podobały. Pokażę te rzeczy w stylizacjach. Zobaczycie je jeszcze w następnych vlogach. Zapraszam za tydzień na vloga o kolorach takich ostrych. To będą stylizacje w modnych, takich kontrastujących barwach. I będę mówiła też o tym, jak dobierać takie kontrastujące barwy. Jak to nosić, żeby to dobrze wyglądało. Także zapraszam. Będą też krótkie programy na moim Instagramie i na TikToku. Także zapraszam też na stronę Moda Eko Kreatywna na Facebooku do aktywnego udziału. Ogłaszam czasem tam konkursy. I dzięki bardzo za wszystkie polubienia, za udostępnienia, za subskrypcje. Subskrybujcie mój kanał i wciśnijcie przycisk powiadomień. Zapraszam znowu. Cześć!